Dobra, to my teraz trochę pogadamy. Pit by Rider upala, testuje tor. W porównaniu z tym, co wcześniej, może się wam wydaje, że się dużo nie podmieniało, ale przebronowane jest, czyli te takie większe kretówki, nie kretówki, wszystko jest już pozrywane praktycznie. To jeszcze poczekamy, aż poleje, może jeszcze się przyjedzie kiedy jeszcze raz bronami, ale jest o wiele, wiele równiej. Jest o wiele, wiele równiej. Można zapierdalać na całej pecie, na czwórce, z 8 dyktów spokojnie, spokojnie lecimy. Spokojnie 8 dych, Pit by Rider tutaj rozkręca motor na tej prostej. I wtedy motorek idealnie dzięki temu zawieszeniu przemyka, kurde, po tych nierównościach. Mogę wam powiedzieć, że naprawdę zarąbisty chyba tutaj tor powstanie. Taki szkoleniowy, a zarazem do zapieprzania. O, ale go podcięło. No, elegancko. Idzie się. Tutaj jest jeden z pierwszych, jaki powstał, zanim jeszcze tu powstał tor. Pit by Rider sobie zrobił tutaj łuk. Trochę jest taki, no, za bardzo wkopany w ziemię i się po prostu nóżką haruje, nie? O ziemię, ale to będziemy wybierać dopiero i tuningować wszystko. W parę okrążeń zrobił. O, z 4, z 3. Z 4 minimum. Ale fajnie się jeździ. No zajebiście. Thank you.
albo nagram profesjonalny statyw. Profesjonalne ustawianie. Chuj wie, czy to widać, czy nie. Chuj, aby to wyprawa jest. Dzisiaj zarąbista pogoda. Panie kamerzysto! Poproszę kamerkę. Kamerzysta, kierowca. Mi odpierdala, że brak karty SIM. Nie wiem, czy nie. Za bardzo. Za bardzo pod kątem chyba nawet. O tak, no. O tak już zajebiście. To jest głównym myślącym od ustawiania. I siad na mrowisku. Dobra, ostatnia kreska mi materii została. O, jakiś pap robię. To było wieki. Kopek zajebiście chodzi. Tak. No, właśnie widzę. Że nie masz problemu z tym. Okay.